Tomasz, do jakiej ceny minimalnej możesz zejść, Piotr? Takiej jak w ogłoszeniu. Te słuchawki sprzedają się już od 150 zł. Nowe ze sklepu po rabacie już mogę kupić za 220 zł. Musisz się zdecydować, czy chcesz je sprzedać, czy nie, hejka. Nie widziałem jeszcze po 150. Jasne, bierz za 220 nowe. Miłego dnia. I tak zrobię. Poczekasz kilka miesięcy na klienta, to ci rura zmięknie. Pozdróweczki. Czy oni nigdy nie zrozumieją, że te słuchawki możesz wystawić nawet za 10 koła i nic im do tego? Pasuje, kupujesz. Nie pasuje, przewijasz dalej. Jak sprzedawca chce się użerać, to wystawia towar do negocjacji. Natomiast te dzbany zawsze myślą, że jeśli nie sprzedasz za tyle, za ile oni chcą, to zdechniesz z głodu, bo przecież nikt nie kupi. Witam, aktualny? Dzień dobry, tak, aktualne. Aha, wyszłam z domu samotnej matki, dostałam mieszkanie, ale niestety puste, a córcia chora. Jeszcze co miesiąc kupno leków i nie stać mnie na wyposażenie mieszkania. Mamy tylko łóżko i meble w kuchni oraz w łazience, dlatego szukam czegokolwiek, bo mamy dwa puste pokoje, nawet żyrandolu nie mamy i firan. Na razie nie pracuję, bo córcia nie chodzi jeszcze do przedszkola, zostałyśmy same i trafiłam do domu samotnej matki, ale mamy już dach nad głową, to najważniejsze. Przykro mi, ale nie bardzo rozumiem, czemu mi pani o tym pisze. Czy mogłaby pani podarować mi dywanik? Byłabym bardzo wdzięczna, jeśli dałaby pani radę. Nie, dywan kosztuje 90 zł i tyle chciałabym za niego dostać. Ale przecież ma chorą córkę! Nawet jeśli sprzedawca dywanu by się zlitował i napisał, że odda, to ta pani na pewno jeszcze by się go zapytała, czy jej go przywiezie. No bo przecież jak miałaby z chorą córcią po dywan jechać? Karma wróci do tej podłej kobiety. Żeby tak odmówić dziecku dywanu, to już szczyt pazerności. Nie pozdrawiam! Dzień dobry, wczoraj robiłam u was manikir. Można zabrać proszek z moich paznokci? Dzień dobry, co chce pani zabrać? No popiół z moich paznokci. Jak pani sobie to wyobraża, że je wysypie z pochłaniacza? To już wasz problem, wy możecie z moimi paznokciami naczarować. Boże, a po co? Czego pani nie rozumie? Proszek mi potrzebny, proch, popiół, wióry. To jakiś żart? Prank? Jesteś głupia czy co? Chcę swoje szczątki, inaczej was pozwę. Ja przepraszam, ale czemu nie poprosiła pani o swoje szczątki od razu? Ja miałam po pani 10 klientek, skąd mam wiedzieć, które prochy są pani? I bardzo proszę trzymać język na wodzy. To już nie mój problem, pani się postara, może pani wszystko mi oddać, wsypać do woreczka, ja zabiorę dziś wieczorem. No ale tam są też inne opiłki, ja nie mam prawa robić tak z innymi dziewczynami. Mam to gdzieś, i tak zabiorę. Kiedy myślisz, że dno głupoty zostało już dawno osiągnięte i wtedy natrafiasz na to? Trzeba było jej napisać, że nie ma problemu, że czeka w woreczku strunowym na nią, bo po każdym jest trzymane przez miesiąc. Dać jej byle jakie i niech spada, wszyscy zadowoleni. Ciekawe, czy po lewatywie też by żądała swoich szczątków. Sprzedawałem ostatnio auto. Po sprzedaży pan, który je ode mnie kupił, znalazł numer do właściciela auta jeszcze przede mną. Ten poprzedni właściciel stwierdził, że dołożył mi do auta alufelgi, których ja nie dołożyłem do auta, jak je sprzedawałem. Nie było o nich mowy w opisie ani zdjęciach. Pan, który kupił ode mnie auto, wydzwania do mnie i mówi, że mam mu dać te alufelgi i jego to nie interesuje. Co byście zrobili na moim miejscu? Ja bym zaczął wydzwaniać, że biorąc pod uwagę inflację, to w sumie powinien mi dopłacić do nowego auta. Powiedziałbym też, że kupiłem od poprzedniego właściciela ze zbitą przednią szybą. Potem pojechałbym do gościa i wybił mu tę szybę, żeby nie miał pretensji. Masz mu dać, bo jego to nie interesuje. Daj mu te alufelgi i dorzuć telewizor. Na sprzedaż koń Leila urodzony w 2003 roku. Spokojna, naskakana w korytarzu do 80 cm w ciągłym treningu. W tej chwili jeździ na niej 12-letnia dziewczynka, zdrowa, odrobaczona, zaszczepiona przeciw grypie plus tężec po tarnikowaniu zębów. Na zdecydowanego klienta dorzucam maskę przeciwko owadom i derkę polarową. No dobra, o dziewczynce już prawie wszystko wiemy, a o koniu? Nie no, to w sumie dobrze, że dbają o zdrowie dziecka, ale tarnikować 12-latce zęby to chyba na Podlasiu. No, ale przynajmniej jest pewność, że się od dziecka syfa ani robala nie złapie. Cześć, piękna kolekcja. Widać, że jesteś bardzo zamożny, czytaj zaradny życiowo. Czy jako były kandydat na księdza, a więc osoba, której miłosierdzie nie powinno być obce, byłbyś skłonny w Mikołajki podzielić się tym, czym obdarzył cię los? Mój kolega naczytał się o broni czarnoprochowej na grupie i na forach i napalił się na nią. Problem w tym, że go nie stać, bo siedzi na zasiłku z opieki. Byłby w niebo wzięty, gdyby ktoś podarował mu używany, ale sprawny i bezpieczny egzemplarz. Podoba mu się na przykład Roger and Spencer, Cold Dragon, ale wystarczyłby mu zwykły remik RGB Pieta 44 lub 36. Jest tu jakaś zaradna osoba z czołgiem, bo by mi się przydał. Człowiek się całe życie dorabia, żeby w ramach miłosierdzia rozdać nierobom. Żeby jedzenie to jeszcze kumam, ale broń? Dzień dobry, czy ogłoszenie jest dalej aktualne? Mieszkanie na wynajem kawalerka. Witam, tak, aktualne. Czy jest ślady użytkowania oprócz tych, co na zdjęciu? Ślady użytkowania? No drobne na pewno są, trzeba sobie przyjść obejrzeć. Czy mogę wtedy zorganizować dostawę impost kurierem? Na własny koszt oczywiście. Po prostu jestem z Zakopanej i nie mam możliwości odbioru osobiście. O kurde, ale ten impost się rozwija, już kawalerkę można kurierem przesłać. Ciekawe, czy dostarczają do paczkomatu. Ale czy wtedy nieruchomości nie stają się ruchomościami? Dzień dobry, czy wanienka dla maluszka aktualna? Dzień dobry, tak. Czy jest możliwa wysyłki? Mam bardzo ciężką sytuację i zbieram od ubranek po pampersy, chusteczki i wszystko, co jest potrzebne dla maluszka. Mam 18 lat, maluszek 2 tygodnie i nie mamy nikogo, także szukam pomocy, gdzie się da. Niestety, nie będę ponosił dodatkowych kosztów. Wanienka jest za duża na wysyłkę, a dokąd w ogóle? Na wysyłkę nie jest za duża, ponieważ jeszcze jak byłam w ciąży, pewna pani wysłała nam wózek, więc się da. Jesteśmy z Warszawy. Ech, te dzieci to zawsze tak z przypadku i nagle. Kompletnie nie ma możliwości przygotowania się. Jak już widzę maluszka albo dzidziusia w ogłoszeniu bądź wiadomości do kogoś, to już wiem, że rozmowa nie będzie normalna. Wszelakie akcesoria i produkty dla dzieciaków powinni tam zaliczyć do jakiejś kategorii towarów niebezpiecznych, obarczonych ryzykiem wstrząsu mózgu wywołanego przez mimowolny i odruchowy facepalm.
asfalt. Dzień dobry, poszukuję kobiety do opieki nad dzieckiem 2-3 razy w tygodniu na kilka godzin. Dziecko ma 8 miesięcy. Praca polega na przewijaniu dziecka, usypianiu, czuwaniu, kiedy śpi. To wszystko. Wiem, że to bardzo łatwa i lekka praca, dlatego też proszę spodziewać się stosownego wynagrodzenia. Pracę można też potraktować jako trening przed własnymi dziećmi. Dodatkowo można zawsze zdobyć doświadczenie zawodowe i wpisać sobie to do CV. Dodatkowo chciałabym, żeby pierwszy dzień był próbnym w mojej obecności, co jest raczej zrozumiałe w obecnych czasach. Stawka 4,50 za godzinę. Jakiś namiar? Za taką stawkę to może i warto zmienić płeć. W sumie to aż nadto. Myślę, że uśmiech bąbelka to wystarczająca zapłata za tak lekką pracę. A w wolnym czasie, jak dziecko śpi, można ugotować obiad i posprzątać w domu. Stawka bez zmian oczywiście. Bo przecież jak dziecko śpi, to się nim nie zajmuje, więc zapłata się nie należy. Marzenie, okazja jakich mało. Świetna oferta z 1999 roku. Samochód Audi, Mercedes, BMW itp. Witam, potrzebuję sprawny samochód z terenu Małopolska. Też mogę dojechać, najlepiej benzynowy. Jak komuś jest niepotrzebny lub ma ochotę odstąpić komuś, kto potrzebuje, to zapraszam do kontaktu. No co, Rydzyk dostał. Zapraszam, chętnie przyjadę oferowanym samochodem i wrócę autobusem. Pozdrawiam. Potrzebuję wyposażony dom, najlepiej parterowy. Jak komuś niepotrzebny lub ma ochotę oddać komuś, kto potrzebuje, to zapraszam do kontaktu. A da radę pani dać ten wózek za 500? Tak, przesyłka przez pocztę z około 30 zł wynosi. Aha, a chciałam się zapytać, czy da pani coś taniej jeszcze za ten wózek? Pomyślałam, że dziś dostanę więcej pieniędzy, a dostałam tylko 500 zł, a muszę jeszcze kupić łóżeczko. Aha, a chciałem jeszcze zapytać, czy da pani też telefon, bo mi się znienacka chora córka urodziła. Ona chyba nie wykminiła, że więcej pieniędzy dostaje się, gdy jest się gdzieś zatrudnionym, a tak to jest niestety tylko 500. Najlepiej byłoby odpowiedzieć, podając link do wyszukiwania z ustawionym limitem ceny, o jaki taka osoba prosi. Na stopach niestety nie wyślę, są na mnie za małe. Do wizualnie stopę włożyć, ile da radę, tylko to wygkadu. Niestety nie. Okej, proszę powiedzieć, w jakim wieku osoba używa na buty i czy były czyszczone po użyciu i noszone w rajstopach, czy na gołe nogi. W ogłoszeniu jest wielkimi literami napisane, że buty są nowe, nikt ich nie nosił. Okej, a czy byłby problem, gdyby można było buty powąchać zanim kupię? Chcę sprawdzić, czy są naprawdę czyste. Przepraszam, przypomniało mi się, że jednak mąż po pijaku do nich nasrał. Ho, a w jakim wieku jest mąż i jaka konsystencja stolca? Podobno kubka bąbelka jest miła w zapachu, to może i męża podpasuje. To za czasy, już nawet używanego buta przed kuknem nie można powąchać. Dzień dobry, czy jest ktoś, kto za darmo odda osobie potrzebującej samochód marki SUV? Albo czy znacie konkursy, gdzie można wygrać? Niestety nie mam pieniążków, a samochód by się mi przydał. Dziękuję i pozdrawiam. Rozumiem, że OC oraz przeglądy dożywotnio w pakiecie. Jeszcze do tego voucher na dożywotnie tankowanie i naprawy w autoryzowanym serwisie. A ja chętnie przyjmę auto marki Cabriolet, bo jeszcze takiego nie mam. 250 i biorę od razu. Witam, mogę sprzedać najmniej za 750. Cena zasugerowana przez panią jest zdecydowanie za niska. Koszt takiej szczoteczki to ponad 1000 zł. Ale 750 to za dużo. Chciałabym bardzo tą szczoteczkę, bo chcę zadbać o twarz. Mam dwójkę dzieci i nie mam pieniędzy, a nie chcę, żeby dzieci wstydziły się za mój wygląd. Twoje dzieci to 1000 plus. Jak dzieci jeden miesiąc nie zjedzą, żeby mama ładnie wyglądała, to im godności nie ubędzie. Jestem brzydki. Dacie mi za darmo jakieś fajne auto? Pomocy! Jest dramat dla mnie i moich najbliższych. Jesteśmy ekologiczną rodziną. Segregujemy odpady, nie marnujemy żywności i ogrzewamy dom ekologicznym paliwem, jakim jest gaz. Niestety ceny tak poszybowały w górę, że aktualnie nie stać nas na utrzymywanie komfortowej temperatury. Czy są tutaj dobrzy ludzie, którzy mogliby nas wspomóc napełnionymi butlami gazu? Nie chcemy palić innymi alternatywnymi źródłami ciepła, zważywszy na smog. Wy nam pomożecie ogrzać dom, a w zamian my damy wszystkim zdrowe powietrze do wdychania. Kochajmy się wzajemnie i pomagajmy bezinteresownie. Polecam opony, idzie wyrwać za darmo. Problem z rozdrabnianiem co prawda, ale szlifierka kątowa da radę. Tanio i przy okazji utylizujemy śmieci. Jak są tacy ekologiczni, to może niech w lepiance mieszkają. Lampa holenderska na stół 430 zł. Witam, Moger 300 zł. 350 zł. 400. Nie Moger. Jeśli naprawdę chcesz sprzedać, sprzedaj mi. Jak nie Moger, to przez Noger i dalej Moger. Jeśli naprawdę chcesz sprzedać, sprzedaj mi. Tylko ja jako jedyny prawilny potencjalny kupiec tej lampy jestem w stanie uczynić tę transakcję w pełni zadowalającą. Możesz oczywiście sprzedać ją drożej jakimś leszczom, ale to wtedy będzie imitacja prawdziwej satysfakcjonującej sprzedaży i nigdy nie dowiesz się, co straciłeś. Kupię lub przyjmę działkę nad morzem na Półwyspie Helskim w Jastarni. W cenie max do 30-40 tysięcy. Wiem, że to trudne, ale może się uda. Nie szukam działki dla zarobku, ale aby spełnić marzenie od dziecka. W dzieciństwie i młodości przeszedłem przez miliony piekieł bardzo okrutnych i brutalnych. Dzisiaj mam marzenie. Działka nad morzem, gdzie mógłbym spędzać wolne chwile i wreszcie cieszyć się życiem w pokoju i radości. Jakby ktoś miał taką działkę na Mazurach, to ja też chętnie. Jedną dostałem w górach od bezdomnego pana Stanisława z Warszawy. Niestety zmarł i nie zdążyłem zapytać, czy ma też działki na Mazurach. Zbyt mało narysował rybek oraz gołębi. No i brakuje cierpiącego Jezusa na krzyżu, bo tak to ciężko zobrazować sobie, przez co autor przeszedł. Nowy level. Dej, bo miałem marzenie za dzieciaka. Ludzie wstydu nie mają. Tylko dwie osoby oderwały numer telefonu. Lotówka, którą w rękach trzymał Andrzej Duda. Witam, dzisiaj mam dla was na sprzedaż przedmiot bardzo unikalny. Mianowicie przedmiot od samego prezydenta naszej Rzeczpospolitej Polskiej, złotówka. Jakby była od Rydzyka albo naszego kochanego polskiego prezesa, to może bym się skusił, ale tak to nie. Niestety muszę cię rozczarować. Wartość tej złotówki przez powyższy fakt to jakieś
zero? Żartuję, jestem pewien, że spokojnie pójdzie za 500 albo nawet i za 500 plus. Szukam ubrań na siebie, jakieś małe i duże, wszystko mi się przyda, bo lubię mieć wybór w szafie. A mam ciężko, bo mało mam zmian i ogólnie wirus też mnie przeraża, więc wolę dmuchać na zimne i mało mam pieniędzy, a nadal lubię się stroić. Klejecie posty, co macie, ja wybiorę sobie, co ewentualnie mogę przyjąć w ramach prezentu. I to wstyd, to fajka poprosić, jak mi się skończą, a tu takie rzeczy, na takich ludzi powinien być paragraf. Ewentualnie mogę przyjąć, łaska pańska, niechaj zejdzie plebs z drogi królowej. Dzień dobry, chciałabym zwrócić samochód i otrzymać zwrot gotówki na podstawie ukrycia przez pana wady. Jaki samochód? Ja żadnego samochodu nie sprzedawałem. Skoda, numer rejestracyjny. To było prawie 3 lata temu. Samochód nie działa, proszę o zwrot pieniędzy albo mój prawnik kieruje sprawę do sądu. O kurde, to tak można? Też kupiłem samochód z 3 lata temu. Sprzedawca mówił, że bez rys, a po tych 3 latach i wjechaniu do rowu cały bok zarysowany. Niech oddaje kasę albo płaci za lakiernika. Ile? To się nie opłaca. WTF. On ma do 40 cm F. Wypełnienie i mój czas poświęcony na pracy już pominę. Jeszcze chcesz coś dodać? Nie? To żegnam. Czemu za mnie odpowiadasz? Właśnie, że coś jeszcze dodam. Ten ogon nie jest wart tyle, bo mogę sobie zrobić takich 3, więc no szkoda kasy. I uprzedzam twoją odpowiedź. Nie, nie zrobię se sama. Mogę sobie zrobić, ale nie zrobię. Najlepiej oddaj za darmo. Albo nie, wróć. Oddaj za darmo, zawieź pod drzwi i jeszcze kup coś dobrego, jakąś czekoladę czy coś. Żeby się odwdzięczyć za to, że ktoś to w ogóle od ciebie wziął. Dzień dobry, czy byłby pan w stanie sprzedać te felgi aluminiowe za 200 zł? Ponieważ ktoś ukradł mi koła z auta mojego i nie mam jak wozić chorego dziecka do przedszkola. Jak całe koła ukradli, to mógłby mu jeszcze w gratisie dorzucić jakieś opony do tych felg. Jeszcze auto, ale takie nie za stare, żeby dziecko było bezpieczne. Z czujnikami cofania i telewizorem, żeby się przypadkiem Brianek w drodze do przedszkola nie nudził. Aha, no i koniecznie z pełnym bakiem. Ale ludzie mają fantasy, nikt tego nie weźmie. Haha, jeszcze whisky, hihi. Już zarezerwowane, więc bujaj cycek, Grzesiu. Jasne, za takie dziadostwo będziesz musiał dopłacić, grzmocie bez szkoły. Twój iloraz inteligencji jest dużo niżej niż kozy. Twojej starej nie przeszkadza. Czekaj, czy ja dobrze widzę? Chłop wystawił coś za darmo, czy tam za symboliczną flaszkę, a i tak odzywają się frustraci z bólem dupy? Pewnie sam coś podobnego próbuje sprzedać i się zagotował, że ktoś chce oddać za whiskacza. Za darmo? Czy ty, człowieku, jesteś normalny? Warte max połowę tego. Jeśli ktoś na do oddania hulajnogę elektryczną dla dziecka potrzebuje, może być nienaładowana. To przyjmę. Akurat mi się rozładowała i tak właśnie rozważałem, czy kupić nową, a starą oddać bąbelkom, czy może jednak ją naładować. Do tej pory byłem przekonany, że te matki to jakieś strasznie roszczeniowe bestie, a tu proszę, nawet prąd swój daje. A ja przyjmę Teslę. Może być nienaładowana. Dziękuję za przyjęcie mnie do grupy. Mam pytanie. Stoi segment od 2 lat pusty, bo kobieta zmarła, a jedyna jej rodzina to wnuczka w USA, która raz była w PL. Dom pusty i wiem, kto ma klucze. Czy istnieje możliwość udostępnienia tego domu bez zgody enigmatycznej wnuczki? Chociaż na tydzień czy dwa. Nikt tego domu nie zabierze, a przydałby się. Może ktoś z państwa ma pomysł. Śmiało można zajmować bez zgody właściciela. Tu jest Polska. Tu tacy dzicy lokatorzy i tacy, którzy nie płacą czynszu i rachunków, są chronieni prawem. Tydzień czy dwa, już to widzę, a za 20 lat kolejny post. Czy mogę starać się o własność nieruchomości poprzez zasiedzenie? O samym pomyśle z posta tej babki nawet nie wspominam, bo to przekracza skalę żenady. Powiedzenie, co twoje to moje, a co moje to nie rusz, weszło na zupełnie nowy poziom hipokryzji. Dzień dobry, jestem zainteresowana tym iPhone'em. Aktualne? Tak. Niestety nie jestem w stanie go kupić, jeszcze się uczę. Czy może mi go pani podarować? Przykro mi, ale nie. Ale ja mam niedługo urodziny, bardzo proszę. Jeszcze uprzejma i w miarę poprawnie pisząca. Ciekawe, kiedy zmieni ton na day. Skoro ma urodziny i bardzo prosi, to używa sekretnego kodu na darmowego iPhone'a. Trzeba oddać telefon i użyć kolejnego kodu, aby otrzymać kolejny. Zdecydowanie rozmowa nie jest zakończona. Zabrakło na końcu jakiegoś soczystego epitetu w kierunku sprzedającej. Witam, jestem zainteresowany kupnem bucików. Mogę zapłacić za nie więcej. Dzień dobry, ile chciałby pan zapłacić? 50. No jeśli chce pan tyle zapłacić, to w porządku. A czy mógłbym je zdjąć z pani stóp? Mógłby pan, ale akurat mam grzybice. Za 2 tygodnie moi koledzy wracają z poligonu transportem kolejowym, czyli jakieś 16 godzin w pociągu. Dajcie namiary na tego pana, naściąga się do końca życia. Chłop bawi się w odwrotnego kopciuszka. Witam, sprzedam 2 w pełni sprawne monitory. Cena przy zakupie obu to 80 zł, osobno 30 zł za jeden. Monitory działają w pełni, po prostu zalegają mi w szafie, więcej szczegółów brief. Nie czaję, jakaś dziwna strategia marketingowa albo nieznajomość matematyki. Aha, bo ona pewnie liczy z podatkiem od wzbogacenia. Jak bierzesz 2, to znaczy, że burżuj i się nachapałeś. Skoro kogoś stać na 2 monitory, to znaczy, że ma hajs i może zapłacić więcej niż ktoś, kogo stać tylko na 1. Proste. Czy ten przedmiot jest nadal dostępny? Tak. Podziękuję. Tyle kasy za ten roku, jeszcze tyle do zrobienia, masakra. Szukam auto sprawne do wożenia dziecia, nie auto do remontu. Podziękuję. Aktualne? Tak. Nie jestem zainteresowany. Może jeszcze przywieźć, zatankuj i opłać OC. Ale jestem w szoku. Zapomniał przecież dodać, że takiego szrotu w tych pieniądzach to nikt nie kupi. Życzyć powodzenia w sprzedaży. Dzień dobry. Mam taki zapis w umowie. Pracownikowi może zostać przyznana premia, której wysokość może osiągnąć maksymalnie 0% rocznego wynagrodzenia brutto. Premia ma charakter wynikowo-motywacyjny i przyznawana jest zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie wynagradzania. Aż strach zapytać, ile może wynieść minimalna premia w takim razie. Panie Areczku, zasłużona premia minus 50% od wypłaty w tym miesiącu. Gratuluję, tak trzymać. To jest tak zwana premia uznaniowa. Pracodawca po prostu uznał, że jej nie będzie. 700 zł, odbiór osobiście dzisiaj, jeśli sprawny. Okej, gdzie odbiór? Wieśniaku handlarski, odpisać nie umiesz, więcej niż 5
500 zł i tak nikt nie da. Jak widać, wystarczy jedno krótkie słowo, żeby narobić cwaniaczkom i handlarzom nadziei, a potem pięknie zwieracze puszczają. I oczywiście nadobicie, że niedawno sprzedane. A czy przypadkiem kupujący nie dokonał samozaorania, przyznając się, że zamierza przepłacić? No ale najważniejszy atut to to, że osobiście chciał się po niego pofatygować, a nie kazał sobie przywieźć. Czy ten przedmiot jest nadal dostępny? 55 zł. Witam, tak, aktualne, 850 zł. Przeda pan za 569 zł. Sprzedam za 796 zł. Niżej nie zejdę. Bardzo mi zależy, bo córki śpią na samą kołdrę na ziemi, bardzo proszę. A potem tyle tych chorych córek przez to spanie na zimnej podłodze. Serca nie masz, oddałabyś jej to za darmo, a nie, jej córki śpią na podłodze. Skoro sprzedajesz takie drogie łóżko, to cię stać. Ja bym napisał, że w takim razie powiadomię MOPS i oni na pewno pomogą. Mieszaniec, Sunia jest zdrowa i ma szczepienia i książeczkę. Czy wiecie może jak duża będzie, w sensie po jakiej matce i ojcu? Mogę prosić więcej zdjęć? Takie dostałam zdjęcie matki od poprzedniego właściciela. Ale to chyba ojciec, siura widać od razu. Faktycznie! Owczarek tajlandzki. Gender wkracza do świata zwierząt. Nikt nie spytał pieska ze zdjęcia, z jaką płcią się identyfikuje. Cena ekspresu to 700 zł. Okej, moja cena 100 zł. Mam taki tylko na przyszłość, chcę mieć części. A to ja panu nie sprzedam, bo szczerze za 100% sprawny towar to byłoby wstyd za 100 zł i dać. Okej, no poproszę nie wyzuzać, kupię. Kupię Audi A5 za 100 zł, bo mam taki sam, ale chcę mieć na części. Proszę nie wyzuzać. Jak tak czytam te posty, to boję się cokolwiek wystawiać na OLX, bo nigdy nie wiadomo, z kim się będzie trzeba targować. Zjedzone kalendarze adwentowe z Biedronki. Tylko wysyłka OLX przesyłka. Zjedzone używane. Nie bijcie się o to, ja już zamówiłem. Urzekło mnie to. Nie dość, że przedmiot nic nie wart, to jeszcze przesyłka sama w sobie droższa. Mistrz biznesu i ekonomii normalnie. Rozumiem, że w takim wypadku mogę spokojnie swoje śmieci z chaty też wystawić za symboliczną złotóweczkę. Może ktoś chętny. Dzień dobry, ja w sprawie walizki. Jeżeli aktualne, to może tak, że wystawi pani drożej i koszt z OLX tak, żeby się wyrównało. Dzień dobry, w jakim sensie się wyrównało? Może pan rozjaśnić? Dzień dobry, przepraszam, już nie aktualne, a chodziło, żeby pani się rozjaśniło, ale co później, gdyby nie będzie tamtych pozdrowienia. Pieski i wszystkie kundelki to też pieski, a ja głupi źle zapatrzyłem, kolory też szły, dlatego trzeba zrozumieć sadystów i szamaków. Miłego i zdrówka bez odbioru. Według mnie plakat jest adekwatny do kundelka. Dobry wiek mi dzisiaj minął mojej mamie, ale jest w Warszawie, nie wiem, jak chcesz, to można przynosić grzyby. Dzięki mnie i moim żywopłotu żyjecie w jeziorach. Pozdrawiam Turkmenistan i mojego trawnik. Dobry wieczór, jaka cena aparatu? 200. Okej, dziękuję. Za 140 zł oddam. Dziękuję. Za 130 ostatecznie. Dziękuję. Za 100 zł. Dziękuję. Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby sprzedający sam ze sobą się targował. Oddam za darmo. Dziękuję. Jeszcze mogę przywieźć panu. Dziękuję. Dorzucę żonę. Dziękuję. Jakby była pani rzeczywiście zdecydowana, to mogę ją oddać za 7500. Witam, za 5500 sprzeda mi pan Alfę. Zakochałam się w tym autku. Ten kolor taki piękny. Potrzebuję autka do pracy. Za taką kwotę mnie stać. Sama w tych ciężkich czasach wychowuję córkę. A jak właściciel auta wychowuje dwie córki, to może podbić cenę o 2000 w górę? Samotna matka z córką i jeszcze Alfę kupuje. Mało ma problemów. W sumie to przynajmniej do pracy chce dojeżdżać, a to już w opór dużo. Wymiana? Witam, nie interesuje mnie wymiana. Chyba że na iPhone 8 z moją dopłatą. A to nie. Wymiana? Nie. Wymiana? A może wymiana? Ej, to może wymiana. Może za piątym razem zmięknie i się zgodzi dla świętego spokoju. To tylko taki trik. Oddam płytki za darmo z całej łazienki pod warunkiem, że osoba, która będzie zainteresowana we własnym zakresie, je zdejmie ze ścian. Płytki białe w rozmiarze 20 na 20 cm. Zapraszam, zależy mi na czasie. W skrócie, zrób za mnie całą robotę i jeszcze wynieś ten badziew za darmo, a na koniec oczywiście podziękuj. A ja chętnie oddam komuś samochód za darmo, tylko najpierw musi go sobie sam ukraść z ulicy. Wynajmy pokój z oknem i tapczanem, potrzeba poodkurzać kuchnia, łazienka, nowa mikrofalówka. I wiesz, że inflacja nieźle uderzyła, gdy nawet za melinę trzeba płacić 500 zł. Poodkurzać? To trzeba spalić i na nowo urządzić. Nie rozumiecie, wynajmie pokój, lokator posprząta i jeszcze jej zapłaci. To się nazywa mieć głowę na karku. Witam serdecznie, czy byłaby możliwość oddania za darmo tych rzeczy dla dużej, biednej rodziny laptopów? Bardzo proszę. Jak widać, w tym kraju już nawet laptopom coraz gorzej się żyje. Te laptopy mają w ogóle co jeść? Jakich sytuacja rodzinna? Niech pani odda za darmo, może potrzebująca mama by wzięła, która nie może sobie pozwolić na wózek. No tak, w końcu babka, która sprzedaje wózek, ma w ogrodzie drzewo, które zamiast liści ma banknoty PLN. A może jest tu ktoś, kto odda potrzebującej mamie mieszkanie i będzie opłacać co miesiąc? Po co wam? Inni mają gorzej. W sumie to nie widzę problemu w tym, żeby ona kupiła ten wózek i oddała potrzebującej mamie. Mam paczkę ubrań dla dziewczynki 128-134R. Są rzeczy letnie i ciepłe. Jeansy, t-shirty, spodnie, mnóstwo swetrów i nowe majtki. Odbiór osobisty. Panowie mogą tu pisać SMS-y. Odpowiadam na wszystkie. A panie to już nie mogą pisać? Czy to jakiś nowy poziom ogłoszenia matrymonialnego? Może to takie dwa w jednym, wiecie. Sprzedać ubrania i przy okazji znaleźć gacha. Sprzedam cyferki na drzwi, kupione omyłkowo, bo ja nie mieszkam pod numerem 62, tylko 26. Polecam. Zawsze mogło być gorzej. Mógł na przykład dostać 92, tak przynajmniej cyfry ma takie same. Dzień dobry, może być jutro. To jutro o 8 rano pasuje panu? Aha, i czy można negocjować? W tym miesiącu jeszcze 500 plus nie przyszło. Może by pan odpisał? Aha, i jak dopłacę 10 zł, to zawiezie mi pan na Zakrzów. Będę z 5-letnim synem, on pomoże nosić. O 8 rano z 5-letnim synem? To on jeszcze w pracy nie będzie? Bardzo dobrze, 5-latek może już spokojnie
spokojnie zasuwać na matkę. Przecież nie będzie całe życie darmozjad na garnuszku mamusi. W końcu pięciolatek to już dorosły chłop. Mam nadzieję, że ogłoszenie było na pralkę albo meblościankę, bo jak młody się nie zmęczy, to potem nie będzie mógł zasnąć. Sprzedam sukienkę rozmiar 40. Pasuje na 42. Założona raz na imprezę, materiał zwiewny, tuszujący okrągłości, a tutaj jest malowana aplikacja. Ale trzeba przyznać, że zarówno sukienka, jak i pan ładnie leżą. Strój dwuczęściowy 40 zł. Witam, czy będzie miała pani może jakieś swoje pończochy czy rajstopy na sprzedaż? Pewnie, po babci też się znajdą. Jak mnie przyciśnie brak hajsu, to chyba założę tam jakieś fejkowe kobiece konto i zacznę handlować gaciami i rajstopami. Przecież to pomysł na wagę złota, lepszy niż deweloperka.